Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w Maxa Payna 2, upadek Maxa Payna. W ostatnim odcinku skończyliśmy akcję tutaj znowu na miejscówce Mony, tylko że oczywiście Maxiu musiał spaść, Mona pobiegła dalej, my zostaliśmy zaatakowani i w sumie nadal nie wiemy, czy ona jest po naszej stronie, czy nie jest po naszej. W każdym bądź razie Maxiu wydaje się już tutaj grubo zakochany w niej. Także teraz wracamy tutaj do akcji. Co ja zrobiłem? Aha, jak grać kliknę. Wracamy do gry. Tutaj gdzieś, o właśnie, hipcie już nas atakują. Dobra, muszę sobie tutaj wszystko... muszę sobie ogarnąć, co ja mam za bronię. Same jakieś gówniane. O, no dobra, wezmę te dwa deserty, ale fajnie by było coś podnieść, jakąś broń. Ogólnie wam opowiem dzisiaj... co jest, granaty? O kurde, się robi groźnie. Akurat mi się amunicja skończyła, ale widziałem, że oni chyba jakieś kałachy mieli. No właśnie, więc już powinno być powoli coraz lepiej. Zrobię quick save'a i opowiem wam taką historię, że już powoli się zastanawiam, co będziemy sobie grali dalej. O, tu ile kałachów było. I już kilka razy o tym mówiłem, że bardzo chciałbym zagrać w Hopkinsa FBI, tą przygodówkę z Januszem Gajosem w polskim dubbingu. I generalnie tylko mówiłem, że bardzo ciężko jest to odpalić na współczesnych systemach i w sumie doszedłem do wniosku, że postawię sobie wirtualną maszynę z Windowsem 9.8. Także jestem w trakcie stawiania wirtualnej maszyny 9.8 i jeżeli to wszystko wypali, to będziemy mogli sobie dużo fajnych gierek pograć na starym systemie, będziemy mogli sobie w oryginalnie tak pograć. Pyk. Dobra, nie bardzo wiem, co ja tutaj robię. No i tak samo też widziałem, że część z was trafiła do ankiety. Jeżeli jeszcze nie trafiliście, to może jak klikniecie sobie w mój kanał. Tam jest taka zakładka społeczności, czy coś takiego, i tam możecie sobie kliknąć. Zrobiłem dwie ankiety, co byście chcieli oglądać na kanale. W ogóle zjem sobie te painkillery. I tam sobie już się głosowanie odbywa. Hop. Generalnie dużym waszym zainteresowaniem jest opcja, żebym odpalał stare płytki CD Action sobie, na przykład mam tam z 98 roku takie swoje prywatne, czy tam jeszcze jakieś w podobnych datach. Co ja tu robię? Dobra, bo nie mogę wątku dokończyć. No i żeby generalnie sobie wkładać sobie te płyty do napędu, oczywiście tutaj w tym kompie nie mam napędu, ale bym sobie tam odpalał po prostu albo wirtualny obraz, albo coś z tych płytek sobie zrobię. I żebyśmy sobie poprzeglądali po prostu, co tam na tych płytkach się znajdowało, jakie demka, może jakaś gierka. I że poopowiadam wam, w co grałem, a i generalnie tak, wiecie, sprawdzimy, jakie tam bonusy zawsze były i tego typu rzeczy. Także powoli się na to przygotowuję już. Generalnie nie wiedziałem... O, tam kogoś zabiłem. Nie wiedziałem do końca, jak to rozegrać z tymi płytkami CD Action, no bo... Wiadomo, na takiej płytce jeszcze ze starej daty to bywało nawet i po 15 demek, plus 3 pełne wersje gier. Także stwierdziłem, że grać we wszystko nie będziemy. Bo to by było niewykonalne. Kurde, ja ledwo żyję. Nic nie widzę. Dobra, zrobię quick save'a sobie. Fire in the hole! Grenade!
Co on tam krzyczy? No, także zrobimy sobie to raczej w takiej formie, tak jak niektórzy przeglądają stare gazetki. Energik na przykład przegląda Secret Service. A. I komentuje. Także byśmy zrobili to w takiej formie, a z tym, że po prostu byśmy przeglądali płytki. Myślę, że to może być fajne. Większość, z racji tego, że to są moje płytki, to po prostu na pewno grałem we większość z tych rzeczy, więc o każdej grze coś tam będę mógł powiedzieć, mniej więcej co lubiłem, czego nie lubiłem, czy w ogóle umiałem grać, bo to wiadomo, jak miałem 8 czy 10 lat, no to była gierka jakaś zbyt skomplikowana, to zapewne nawet nie umiałem grać, ale pewnie jakieś historyjki o każdej coś tam będzie można powiedzieć, także... A jak wam się spodoba, też myślałem, taki pomysł mój, ale to jeszcze do sprawdzenia. Jak coś wyjątkowo wam wpadnie w oko czy coś, to może po prostu się umówimy, że raz w tygodniu zrobimy jakiegoś live'a i po prostu kilka gierek, czy nawet tych demek, które wam wpadną w oko, sobie po prostu poinstalujemy i będziemy grać sobie na live'ie. Tak, żeby tylko sprawdzić. Wiadomo, że te demka to tam króciutkie są. Ale to już jest taka wersja bardziej rozbudowana, nie? Jeżeli będzie zainteresowanie, bo jak te filmiki z płytek będą oglądały 3 osoby, czy tam nawet 30, no to trochę mało. Ale to nie znaczy, że nie będę tego robił. Będę oczywiście robił, nawet jak będzie 5 osób oglądało. Ale żeby robić z tego live'y, no to bym jednak wolał, żeby było tam chociaż jakieś zainteresowanie sensowne. Także to na tyle w tym temacie. Może wróćmy do komentowania Maxa Payne'a. Hop. Czy ja mogę tam wskoczyć? Hop. Nie. Ale mogę się zabić, tak myślałem, dlatego zrobiłem quick save'a. No dobra, to zwiedzamy... Aha, tylko tutaj to chyba nic nie zwiedzę za bardzo, coś gdzieś zbłądziłem. W sumie taki trochę backtracking, nie? Wykorzystywanie jeszcze raz tych samych lokacji. Ktoś tam miał lenia. A tą windą już nie mogę pojechać drugi raz, więc muszę szukać gdzieś tutaj jeszcze przejścia. W tą stronę nie szedłem. Ole, bizgło coś. The funhouse was Mona's playground. There! She's up there! Look out! No jo. She had disappeared back into the shadows. An intervention from above. Over too soon. Wow, wow, wow. Zaskoczyli mnie trochę chłopaki. Też łapcie granatę. No i dobra, ale przynajmniej z tego kałacha to się fajnie strzela już tutaj. Sprawdzę sobie, czy tu coś gdzieś nie zostawiłem, ale raczej nie. Taka muzyczka się włączyła. O, akurat się skończyła, jak powiedziałem. Dum, 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 dum. Dobra. W ogóle mam wrażenie, że tutaj w tej... Co tam się dzieje? Że w tej części ten bullet time się praktycznie nie kończy. W jedynce bywało takie momenty, nie wiem czy pamiętacie, że... Czasami nie miałem już bullet time'u i musiałem kombinować. A tutaj praktycznie zawsze mam na maksa ten bullet time, także... Tylne drzwi w garażu. Dobra, pozbieram tylko wszystko. Muzyczka jak z Poldek Driver normalnie. A, to Mona, ja już tutaj spanikowany. Ej, no skoro jej tak dobrze idzie, to po co ją amunicję marnować?
No. Squeaky. Trochę oberwałem, ale trudno się mówi. Hop. Ej, na muzyczka w ogóle jak nie z tej gry. Wow, mam amunicji do kałacha na maksa, granatów 10. To mi się podoba. Jakbym grał w Duma, to bym powiedział, że teraz będzie jakaś grubsza akcja. Trochę na ślepo strzelałem, ale słusznie. Kaszelek. I was sick and tired of the cleaners speeding away in their vans. I had only one chance, no time to stop and think it through. O nie, Maxiu, coś ty narobił. I had no choice. I couldn't have waited for Mona. It was Vlad's excuse. Fate. I didn't trust myself. Max. I'd forgotten about the radio Mona had given me. Max. I'm here, took a ride with the cleaners. I'll let you know when we get where we're going. Max. Can't talk now. I couldn't crack her. I had to crack the case. Mona, Castling Insurance Company's construction site. I'm on my way. Ciekawe jak on to widział tam z tej paki, jak ona okien nie ma. Z tyłu też nie ma okien. No dobra. Maxiu widzi przez ścianę. Szalono oki Moody. Take it to the top floor. Yeah, with the rest of the evidence. Hey, careful with those red boxes, you'll blow us all up. I'll get the stuff from the van and meet you there. Hey, what the fuck? A tam ci gusi są. I thought of Vlad's Trojan horse. Hop. I'd gotten into the cleaner's hideout in the back of their van. Dobra. They'd give me directions to the evidence on the top floor. Musimy iść na najwyższe piętro. To by było w takim razie na tyle dzisiaj. Robię zapis. Oj. Powoli już przesuwamy się dalej w fabule. Nie mam pojęcia, ile jeszcze zostało do końca. Jak ktoś z was zna na pamięć, niech mi teraz napisze w komentarzu. A to by było tyle na dzisiaj, także dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć.